Znajdujemy się na Gali KSW 64 w Łodzi na Atlas Arenie. Julia Przeździęk dla TV Reklama, a ze mną jest dzisiejszy mistrz. Masz swój mikrofon, więc może sam się przedstawisz. Witam serdecznie, mam imię Daniel Rutkowski, no i wygrałem w KSW. Tak jest, nasz wygrany i od razu można powiedzieć, że debiutant w KSW. Powiedz mi, jak się czujesz, jak wrażenia? Czuję się cudownie, no ja jeszcze jakoś to do mnie nie dociera, no fajnie się cieszę, wygrałem, to jest najważniejsze. A jak się czułeś przed walką, bo po twojej walce, po kopnięciu twojego przeciwnika w głowę, troszkę tam sobie potańczyłeś, jak było właśnie przed walką i po walce z tym stresem? Nie było stresu, no wiecie, no ja wychodzę, robię robotę, fajnie się udało, mocno bił. Ja jakoś fajnie trafiłem, no i wystarczy. Chyba jest. Chyba nasz Przybysz wygrał. Chyba nasz Przybysz wygrał. Możemy komentować na bieżąco walkę. Ale ja tutaj słabo widzę. Nie wiem, czy to widzisz. To wróćmy do mnie. Wróćmy do ciebie. Przybysz wygrał. Tak, informacje na bieżąco. Powiedz mi, widzę, że trochę kulejesz na lewą nóżkę. Co tam się wydarzyło? Kopnąłem chyba w głowę, trafiłem. Chyba w głowę trafiłem i mocno to musiało. Boli mnie do tej pory, naprawdę. To. Boli cię, ale to chyba nic poważnego myślisz, czy coś? Stłuczenie, no. Jeszcze nie puchnie, nie jest nic, po prostu stłuczenie i wyleczy się. Do wesela się zagoi. Powiedz mi, czy planujesz może kolejną walkę na KSW? Spodobało ci się? Jak wrażenia? Ja wychodzę, to jest moja praca, wychodzę ze swojej pracy, dostaję zadanie, wykonuję to zadanie i wracam do domu i wiecie, odpoczywam, uczę się dalej. Teraz to co, no, muszę wypocząć, a pogadamy, kiedy następna walka. Wracasz do domu do ukochanej? Jak najbardziej, do żony wracam i do ciasta. Do żony i do ciasta. Czyli jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, dzisiejszą noc, to suniesz prosto do żony na ciasto, czy raczej zostajesz tutaj i troszkę coś tam sobie poświrujesz, bo widzę, że lubisz tańczyć? Ja nie lubię tańczyć. Żona jest ze mną. Wsiadamy w samochód, jedziemy do domu, wyśpimy się i jutro czekam, bo mi będzie robiła moje ciasto ukochane. Jakie jest twoje ulubione ciasto? Trzy bita, o kurde. W każdej walce mam całą brytwankę dla siebie i jem kilka dni. Właśnie, bo na co dzień chyba nie mogłeś jeść takich rzeczy, musiałeś się trzymać jakoś tam stricta diety, prawda? Jak najbardziej, no zawsze jak przygotowuję się do walki, to zero słodkiego, zero niczego, jest takie 100%, wiecie, diety, żeby zrobić swoją pracę dobrze, żeby nie mieć sobie później nic do zarzucenia. Dlatego nie mogłem jeść, nie jadłem, no ale teraz już mogę. Myślę, że wykonałeś swoją robotę na 100%, a powiedz mi, jak długo trwały przygotowania do twojego debiutu na KSW? Sam nie wiem, jak długo. To był od czerwca zacząłem, bo miałem mieć walkę w sierpniu. W sierpniu nie wyszło, w sierpniu miałem pod koniec swoje wesele. Po weselu pojechałem na Dominikanę na podróż poślubną. Wróciłem, miałem mieć walkę we wrześniu. Nie wyszła. Z września przełożona była na październik. Oczywiście mówię o obronę dwóch pasów mistrzowskich w Babilonie. Nie wyszło i dogadałem się szybko z KSW, no i zwieńczenie mojego całej męczarni jest, zakończyłem. Cieszę. Zakończyłeś. Czy obserwowałeś wcześniejsze ruchy swojego rywala? Wiedziałeś, czego możesz się po nim spodziewać i stąd to zwycięstwo, czy raczej to było takie po prostu... To nie jest tak, po prostu wychodzę i robię to, co umiem, to, na co mi zawodnik pozwala. Pierwsze ciosy bardzo mocno bił, on dominował, walił, kurde, wiedziałem, że łeb mi chce urwać. A ja starałem się po prostu być szczelny, no i iść z centymetra na centymetr do przodu. Pierwszą rundę wiedziałem, że przegrałem, bo czułem to, widziałem, że więcej uderzył. Może później trochę presji dałem, ale wiedziałem, że jest zmęczony. I że druga i trzecia runda. I wykorzystałeś to jego zmęczenie, ponieważ ja widzę, że ty masz strasznie dużo energii. Przeprowadziłeś już troszkę wywiadów, a dalej i jesteś taki, wiesz, ruchliwy tutaj, rozmowny. Woda jest, nawadniasz się. Czujesz takie mocne zmęczenie, czy jeszcze masz trochę siły? Mógłbyś dalej walczyć? Zdecydowanie mógłbym dalej walczyć. Byłem nastawiony na 15 minut walki. Ostry z ciebie zawodnik, naprawdę. No, słynę z tego, że mam to zdrowie, więc się z tego najbardziej cieszę. Ekstra. Powiedz mi, teraz mamy 23 październik. Jak widzisz siebie w najbliższych miesiącach? Czy w tym roku jeszcze gdzieś planujesz zawalczyć, czy jakiś fajny odpoczynek? Nie ma opcji, żebym w tym roku zawalczył. Ja muszę mieć zawsze cały okres przygotowawczy. Teraz przede wszystkim minimum miesiąc nie zobaczą mnie nikt na sali. Muszę wypocząć. Głowa musi się zregenerować. Ciało moje całe muszę wypocząć.
i wrócę do kolejnych przygotowań. Właśnie, jesteś sportowcem, zawodowcem. Powiedz mi, jak twoja głowa to wszystko znosi? Czy pomaga ktoś tobie w tym stresie? Czy sam już się przyzwyczaiłeś do tego i po prostu jakoś to ćwiczysz? Czy nie masz też w sobie jakiegoś stresu? Nie mam stresu. No, ja jestem sportowcem, traktuję to jako sport, jako pracę. Wychodzę, swoją pracę wykonuję i wracam do domu i dalej robię sobie swoje. Okej, teraz będziesz miał miesiąc wolnego. Jakie plany? Skończyłem dom, powiedzmy remontować, bo nie budować, bo teraz go ładnie upiększę w środku. Mam trochę. Sam robisz tam całe wnętrze, czy masz jakichś pracowników? Nie no, mam od tego ludzi, ale teraz to już jest taki efekt, wszystko już mam zrobione, teraz czekamy na meble, wiecie, podokręcać śrubki, żerandole, światełka i będzie coraz piękniej. Okej, czyli cały miesiąc będziesz sobie ten dom remontował, czy jakieś wakacje z żoną, chociaż ostatnio byliście na Dominikanie, jak wspominałeś, ale coś jeszcze planujecie w tym roku, jakiś wyjazd? Jak tylko będzie miała wolne z pracy, to oczywiście wskoczymy i gdzieś tam pojedziemy na weekend. No musimy wypocząć i mi się należy, jej się bardzo należy, bo też pracuję cały czas, więc gdzieś na pewno polecimy. Super, w takim razie mam nadzieję, że jak polecisz na wakacje, będziesz dodawał relacje, ja będę śledziła. Życzę tobie udanego wypoczynku w takim razie, miłego miesiąca. Dziękuję tobie bardzo za wywiad i jeszcze raz gratuluję wygranej. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.